is horizon, it's shining. Seems the daylight knows this is our time now. Where we're going, these dreams we're holding. Oh, and now we know it. All the world is ours to take. You and me will find a way. Oh, the wonder that awaits. Here we are, forever starts today. This adventure we were meant for. Every day is a chance to discover. You give me reason through every season. Together we can do anything. We believe it. All the world is ours to take. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączkę. Żono. Żono. Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca. W imię Ojca. I Syna. I Syna. I Ducha Świętego. Pan młody może pocałować Panę młodą i brawo. Tak, to znowu, żeby... No tak, to wystarczy, dzisiaj, no tak. No. Tak, dziękuję.
I serdecznie witamy Państwa młodych. Państwo młodzi biorą szampana. Witamy serdecznie gości, którzy również z szampana się zaopatrują. I stajemy dookoła Pani Młodej w kółeczku. Zniesiemy toast, ośpiewamy grąbkę 100 lat, a potem będzie można złożyć jeszcze Parze Młodej najserdeczniejsze życzenia, miłości i radości, spełnienia wspólnych, najskrótszych marzeń i oczywiście takiego pięknego słońca i pięknej pogody przez wszystkie Wasze wspólne dni, które razem dane Wam będzie przeżyć. Tego wszystkiego z całego serca Wam właśnie życzymy i już teraz odśpiewajmy gromkie 100 lat na cześć Agnieszki i Patryka. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Oglądasz w wannie stare filmy i słuchasz w kółko jednej płyty. Lubisz to, co znasz i masz, zupełnie tak jak ja. Wieczorem szkoda dnia, by zasnąć, za to nie wstajesz przed 12. Znajdziesz przecież czas, masz plan na przyszłych parę lat. Tak jak ja, tak jak ja, tak jak ja, tak jak ja.
wróżenie Boga brać. Gdy trzeba i nie trzeba w głosie śmiać i na przedmiot wszystkich zmieniać nagle zdanie, bo z tobą można konie grać. Szybko mija czas, świat się życia póki trwa. Za tobą pójdę jak na bal, nie obejrzę się, nikt mnie nie zatrzyma, nie zatrzyma mnie. Niczego mi nie będzie żal, pójdę tak jak ty, tylko powiedzę to właśnie ty. Za tobą pójdę. Że się zdarzy cud i jak nikt na siebie cię być na wszystko sposób. Czy nowy zbudzę się ze snu, bo ty pogody masz za trud. Gdy mi się uda ciebie znaleźć już, zrozumiemy się bez słów. Za tobą
kwiatami się ucieszyło. Specjalnie właśnie od Patryka dla Agnieszki. Posłuchajmy, co też Patryk dla małżonki wybrał. Łapmy się za ręce, pobujajmy się wokół pary młodej i razem posłuchajmy, coż to za piękny utwór. Jak listo
Państwo, do końca piosenki zostało nam jeszcze 2,5 minuty, więc teraz postarajmy się, aby każda pani chociaż przez kilkanaście sekund zatańczyła z Panem Młodym. Ja wiem, że to będzie trudne przy 160 osobach, ale postarajmy się. A każdy pan musi zatańczyć z Panią Młodą. Kilkanaście sekund, więc odbijamy sobie Parę Młodą, jak tylko po kilkanaście sekund i tańczymy dalej. I odbijamy. Nasza miłość się nie chwali, nawet niebo się nie boi, nic nas przecież nie oddali. Nad górami słońce świeci, srebrny księżyc za górami, jedno z drugim się przegania, a my się kochamy. Żono moja, serce moje, nie ma takich, jak twoja, bo ja kocham noc twoje, do szaleństwa, do wieczora, żono moja, serce moje, nie ma takich, jak my twoje, bo ja kocham. Patryk się ożenił, Patryk się ożenił.
To znacie? Kto zna to śpiewa? Zadbaj o niego, zadbaj o ciebie.
będzie wam jak niebie. Piękna młoda, ty nasza wariatko. Wczoraj byłaś panną, dziś jesteś mężatko. Szczęścia, zdrowia i spełnienia marzeń. Tego wam życzymy i śpiewamy razem. Piękna młoda, ty nasza wariatko. Wczoraj byłaś panną, dziś jesteś mężatko. Szczęścia, zdrowia i spełnienia marzeń. Tego wam życzymy i śpiewamy razem. Że nam już popadnie, ty się nie denerwuj, uśmiechaj się ładnie. Wciąż cię jest za żonę, więc niech teraz klęka i całuję cię po rękach. Ty zadbaj o niego, on zadba o ciebie. Będzie wam jak w niebie. Piękna młoda, ty nasza wariatko. Wczoraj byłaś panną, dziś jesteś mężatką. Szczęścia, zdrowia i spełnienia marzeń. Tego wam życzymy i śpiewamy razem. Piękna młoda, ty nasza wariatko. Wczoraj byłaś panną, dziś jesteś mężatką. Szczęścia, zdrowia i spełnienia marzeń. Tego wam życzymy i śpiewamy razem.
ty wciąż ile sił biegniesz przed siebie, nie patrząc w tył. Nie widzisz kogoś, to był, który jest, czeka na każde słowo czy gest. Dokoła woła życie, więc biegnę z nim. Zamieniam słowa często na czyn i wszystkim tym szczęśliwa. Lecz w głowie mam, że człowiek może zostać w tym sam. Dziewczyno, dziewczyno, potrzebujesz łapaj, no nie rób wierności mi o ty miłości kwiat. Podlany uczuciem pięknie będzie się rozwijała, gdy już dojrzeje, ujrzysz wtedy świat. Yeah.
mamy w naszym teleturnieju dwie drużyny. Drużyna pani młodej. Agnieszka, powiedz, skąd przyjechaliście, przedstaw tam swoją drużynę. Przyjechaliśmy z Łętowni. To jest Agnieszka, moja świadkowa. To jest Czarek, Aśka, Patrycja i Gabrysia. Wielkie brawa! Po stronie przeciwnej drużyna pana młodego. Patryk, skąd przyjechaliście, przedstaw swoją drużynę. Też z Łętowni. To jest Damian, sąsiad Agnieszki w sumie. To jest Radek, też sąsiad Agnieszki. To jest Piotrek, kuzyn mój. Wojtek, mój kierownik to jest. I to jest Julia, dziewczyna kuzyna. Super, wielkie brawa! Kapitanowie, kroczek do przodu, twarzą do siebie. Należy się przywitać. Witajcie się! Jak widać, nie ma grzyba, ale to dobrze. Zasady są takie, że kto pierwszy zgłosi się swoim imieniem, ta osoba pierwsza zacznie udzielać odpowiedzi. Pytanie pierwsze brzmi, jak inaczej zwracać się do teściowej? Imię swoje? Patryk pierwszy. Mamo. Mamo. Czy tak odpowiadali ankietowani? Jest mama, ale jesteś jeszcze wyżej. Babcia! Kaleura! Pięć minut, pięć sekund minęło. Zapraszamy do swoich drużyn. Pan młody przejął pytanie. Jak inaczej zwraca się do teściowej? Kolega żonaty, to powinien wiedzieć. Mamusia. Czy mamy mamusię? A je! Widać, że żonaty, widać. Jak jeszcze zwracamy się do teściowej? Mamciu. Mamciu. Kolega kawaler jeszcze się dowie, jak się zwraca się do teściowej. Jak inaczej jeszcze? Stary rowerze. Sprawdźmy. Drużyna Agnieszki się naradza. Jak zwracać się jeszcze do teściowej? Kochana mamusiu. Kochana mamusiu. No co żonaty to wie? No co żonaty to wie, no. Jak jeszcze zwracamy się do teściowej? Mamcia. Mamcia. Osiemdziesiąt punktów. Agnieszka, jeśli dobrze odpowiecie, 80 punktów będzie wasze. Karol! Suchar! Pani. 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 Czy mamy pani? Nie mamy. 80 punktów drużyna pana młodego. A my sprawdźmy jeszcze, jak odpowiadali ankietowani na miejscu ostatnim. Teściówka, stara i babcia. Zapraszam kolejne osoby z drużyn. Twarzą do siebie. Trzeba się przywitać, tak? Kto pierwszy się zgłosi imieniem, ta osoba pierwsza zacznie odpowiadać. Pytanie brzmi, co jest najlepsze na przeprosiny? Agnieszka pierwsza. Kwiaty. Kwiaty. Ale jest coś jeszcze lepsze na przeprosiny? Co jest jeszcze? Wino. Wino, wino. Jest alkohol. Alkohol jest wyżej. Znowu idziemy do drużyny pana młodego. Co jest jeszcze dobre na przeprosiny? Seks. Po prostu seks. I podejrzewam, że najlepiej jest w tej kolejności. Kwiaty, alkohol, seks. I co jeszcze? Słodycze. Słodycze. Nie ma. Co jeszcze? Zakupy. Zakupy. Drużyna przyczyna się naradza. Co jest dobre na przeprosiny? Biżuteria. Biżuteria. Nie ma. Może? 68 punktów. Prowadzenia nie da. Co jest dobre na przeprosiny? Stary rowerze. Czekoladki. No. Pan młody zwiększa przewagę. I sprawdźmy, co jest jeszcze dobre na przeprosiny. Na miejscu ostatnim. Prezent. Po prostu ogólnie prezent. Kolacja. I słowo przepraszam. Zapraszam kolejne osoby z drużyn. Cezary.
Panowie, kto pierwszy się zgłosi imieniem, ten zacznie odpowiadać jako pierwszy. Pytanie brzmi, co najczęściej znajdujemy pod łóżkiem? Cezary pierwszy. Pod łóżkiem brudy. Brudy. Co jeszcze? Alkohol. Alkohol. Wracamy do swoich drużyn. Wracamy do swoich drużyn. Koleżanka tutaj, co znajdujemy pod łóżkiem? Skarpetki. Czy mamy skarpetki? Są. Ale jest coś jeszcze wyżej, więc panowie też mają szansę. Co jeszcze znajdujemy pod łóżkiem? Kapcie. Czy są kapcie? Idziemy dalej. Co jeszcze znajdujemy pod łóżkiem? Brudne ubrania. Co jeszcze? Rezerwatywy. Drużyna przeciwna się naradza. Patryk, co znajdujemy pod łóżkiem? Bajtki. Bajtki. Agnieszka. Agnieszka, no, no przejęcia pierwsze punkty są, no. Zabawki. Zabawki. Gazety 18. Gazety. To jest! I drużyna pani młodej zyskuje pierwsze punkty. Sprawdźmy, co jeszcze znajdujemy pod łóżkiem według ankietowanych na miejscu ostatnim. To telefon, resztki jedzenia i kurz. A brudy, były brudy, no to nas różnie można interpretować. A 7 punktów ja zdobyłem. Wirtualnie. Wirtualnie. Zapraszam kolejne osoby z drużyn. Należy się przywitać, tak? Kto pierwszy się zgłosi imieniem, ta osoba pierwsza zacznie udzielać odpowiedzi. Uwaga, pytanie brzmi, którą część rośliny jadamy? Piotrek? Owoc. Owoc. No jest na miejscu pierwszy. Się udało. Którą część rośliny jadamy? Liście. Liście. Którą część? Łodyga. Łodyga. Patryk. Korzeń. Korzeń. Którą część rośliny jadamy? Bulwa. Bulwa. Jest. Którą część rośliny jadamy? Kwiat. Kwiat. Drużyna Agnieszki się naradza. Którą część rośliny jadamy? Nie wiem. Trzecia utrata. Idziemy do drużyny przeciwnej. To ja się pytam, którą część rośliny jadamy? Koniec narady, odpowiedź. Łodygę. Padła już ta odpowiedź dzisiaj. Pan młody przyjmuje kolejne punkty, a my sprawdzamy, którą część rośliny jadamy. Na miejscu ostatnim pędy i nasiona. Zapraszam kolejne osoby z drużyn. Punkty mnożymy razy dwa. Wymień zwierzę występujące w polskich przysłowiach. Najpierw imię. Patrycja pierwsza. Żmija. Czy mamy żmiję? Nie, nie mamy żmii. Osioł. Czy jest osioł? Jest osioł. Wracamy do swoich drużyn. Zwierzę występujące w polskich przysłowiach. Gołąb. Nie ma. Patryk. Sęp. Sęp. Drużyna przeciwna się naradza. Koń. Kot.
kot. Nie ma. 12 punktów, będziemy mnożyć razy 2, jeśli dobrze odpowiecie. Agnieszka. Lis. Czy mamy lisa? Nie mamy lisa. Pan Młody przejął kolejne punkty, a my sprawdzamy, jakie zwierzę jeszcze według ankietowanych występuje w polskich przysłowiach. Na miejscu ostatnim krowa, mrówka i kuska. I zapraszam kolejne, ostatnie osoby z drużyn. Mamy finał, 3 odpowiedzi, punkty mnożymy razy 3, więc wszystko się może zdarzyć. Która z pań pierwsza zgłosi się imieniem, ta pani pierwsza zacznie odpowiadać. A pytanie to... Suchar to? Imię najpierw. Ciastko. Ciastko. Czy mamy ciastko? Nie mamy ciastka? Kawał. Kawał. Czy mamy kawał? Jest dobrze. Mamy pytanie, które przyjdzie pani młodej. Wszystko się może jeszcze zdarzyć. Suchar to? Suchy chleb. Suchy chleb. Jest. Suchar to? Kawał. Kawał. Żart. No to żart. Kawał jest. Suchar to? Jedzenie. Jedzenie. Dość Cezary pojechał. Żart. I idziemy do drużyny pana Młodego. Patryk, od jednej odpowiedzi wszystko zależy. Kończymy naradę. Kończymy. Chrust! Chrust. Czy jest chrust? Jeśli jest chrust, wygraliście. Jeśli nie, szansę będzie miała na wygranie drużyna pani młodej, bo mnożymy punkty razy 3. Czy mamy chrust? Nie ma chrustu. Sprawdźmy, zanim jeszcze do punkty policzymy, drużyna pani młodej razy 3. 302 do 270. Rzutem na taśmę wygrali. A my sprawdzamy, jaka jeszcze brakująca jest odpowiedź. Suchar to chuda osoba. I znowu przez wujka. No. Zaraz. I teraz... Oczywiście jest kara. Jaka kara? Nie ma nic. Jest kara. Drużyna przegrana otrzymuje niewielkie brawa. Drużyna wygrana otrzymuje bardzo duże brawa i owoce rozwijające. I zapraszamy drużynę przegraną teraz, oprócz pana młodego niestety, do naszego koła szczęścia. Drużyna przegrana po kolei leci. Zobaczymy, na co wypadnie na to będzie. Najgorszego, no to trzeba trzepnąć się po kieszeni i dołożyć się do wesela. O, i para młoda musi się pocałować. Zapraszam kolejną osobę. I znowu cię młodzi całuję. Gośko! Gośko! Gośko!
Zapraszam kolejną osobę. I imię od tyłu. Gejtow. Uznajemy. Zapraszam kolejną osobę. Wybierz partnera i zatańcz. Teraz już. Jedna osoba? Ja. Tak, kolega. Wybierz parę, która się ma pocałować. Oj, 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 oj! Momento. Głębsza analiza. Adam i Iza. Ty, dobry w rzemach jesteś. Zapraszam. Adam i Iza, zapraszam tutaj do nas. Adam jest, ale Izy nie ma. Dobra, Adam, 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 niech zmieni. Adam nie wie, co się dzieje. Tam dalej, Adam. Poszła, nie ma. Będzie... Agnieszka i Barat. I znowu Państwo młodzi. Drużyna wygrana nie ma tak łatwo, też kręci kołem. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy, to nie ma się tym wstydzić. Kręcimy. Najlepsze dla pary młodej, co mogło wypaść, dołożyć się trzeba do wesela, a to już najlepiej z własnego portfela. Kwota dowolna. Zapraszam kolejną osobę. Czarek, dawaj. Nie, 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 dał nie działa. Kierowski przy sobie. I znowu, która para się ma całować? Wiesz co, niech to będzie Agnieszka i Łoszek. Agnieszka i Łoszek. Marium. I kolejna osoba. Trzy panie tam jeszcze zostały. Zapraszamy, zapraszamy. Jest szybciutka kolejka, już tutaj uzupełniamy, dajemy, oczywiście, jak najbardziej, wszystko mamy tutaj na miejscu, pod ręką. Aśka! 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 Na co przyjdzie, Buzie? A to do Buzie. I zapraszam kolejną osobę w międzyczasie.
pijemy. Nie, nie, jednak nie. Będzie tańczenie i śpiewanie. Trzeba zaśpiewać i zatańczyć YMCA. Ja tutaj pokazywałem, jak się tańczy YMCA. Pani woli najpierw śpiewać czy tańczyć? Czy najpierw tańczyć, potem śpiewać? Czy jedno i drugie? Jedno i drugie. Dobrze, no to jedziemy. Dokładamy się do wesela. Czyli jak dla Państwa młodych dobrze wypadło, 3 razy się całowali i 2 zrzuty. Także bardzo dobrze. My tutaj posprzątamy rekwizyty. Przygotujemy się do wybierania nowej pani młodej, nowego pana młodego. Panowie i panie i szanowni goście, na pewno się zastanawiacie, dlaczego tutaj wokół Agnieszki zgromadzili się panowie. Nie jest kolega zdziwiony. No, widać. Widać, kolega bywa na niejednej imprezie, zdziwiony nie jest. Teraz przenosimy się na pewną imprezę, na której nie byliśmy. I wujek nie był, i ciocia nie była, ani kuzyni niektórzy nie byli. Przenosimy się na wieczór panieński do Agnieszki. Ci oto panowie zatańczą dla Agnieszki tak, jak tańczą panowie na wieczorach panieńskich. Cezary, jeszcze nie. Jeszcze nie było start. Patryk. Zobacz, czy piwa nie brakuje w pipie. W międzyczasie odpinaj łóżkę. Tak, idźcie zobaczyć, czy tam nie brakuje piwa. Bowiem na tej imprezie pana młodego raczej nie ma. I teraz panowie, macie czas, żeby zatańczyć dla Agnieszki, tak żeby to była jej niezapomniana impreza. Panowie też tańczą, nie przyglądają się.
Agnieszka, jak wrażenia? Agnieszka, jak wrażenia? No, może być, nie? Większość oglądała Asterixa, ale Czarek to 50 twarzy gry, ja to z 5 razy obejrzał. I się podniecił. 7. Dokładnie. Zapraszamy Patryka teraz. Pewnie wymienia tą beczkę. Agnieszka, nie ściągaj stringu, to ten moment. Teraz Patryk siada na krzesełku. Zdejmujemy szybciutko muszkę. Panowie, teraz już bez wygłupów i bez żartów spacerujecie wokół, ale oddaj mu muszkę. Nie dam mu! Jak se złapiesz, będzie twoja. My liczymy od 10 do 0 na słowo 0. Patryk rzuci za siebie, przed siebie lub bok. Agnieszka zasłania mu oczy dłońmi, żeby nie podglądał, gdzie rzuca. No nie, no tak. I spacerujemy, panowie. Chcę mieć męża, który ma teraz to raz. 10, 9, 9. Osiem, 7. I drugą. 6, 5. 3, 3. Dobra, mamy gościa, Patryk już zostaje na krzesełku. Agnieszka wyłuskuje z tłumu wszystkie panny, wdówki, rozwódki i dziewice. Panom już dziękujemy. I teraz tak. Agnieszka, że to już wszystkie? Tak. Mało ich. Patryk, teraz idziemy na kolejną imprezę w drugi koniec miasta. Wieczór kawalerski Patryka. Te oto piękne panie teraz zatańczą dla Patryka, tak jak tańczą panie na wieczorach kawalerskich. I jak was nie ma, jak jesteście? Ile ludzi widzi, że jesteście? Nawet się nagrywa na tutaj przemysłowym monitoringu. Także i zapraszamy teraz, drogie panie, pokażcie, że wieczór kawalerski Patryka jest dużo lepszy niż wieczór panieński Agnieszki. Czas start. Açıyor. Sakızı şişirip arsız arsız açıyor. Belki de bu yüzden buldum sahibi olamadım ya. Sahar her geçmişin şöyle değişti mi bu dünya. Geçmiş kaşına gözüne sürme dudaklar kıpkırmızı kırtıyor. Bir de karşıma geçmiş utanması yok. İnadıma inadıma sırıtıyor. Biz böyle mi gördük babamızda ne güneş yok. İhanet gelmiş eski köye dostlarla boğuldum. Seni gidip önde kırar, yılın derinden çıkarar. Kaderin püskülü ben
Słabo, nie? Na kółku różańcowym więcej emocji jest. Dobrze, teraz na krzesełku siada Agnieszka, Patryk staje za krzesełkiem. Zasłania oczy dłońmi, zasady te same. Drugie panie chodzą wokół krzesełka z parą młodą i na słowo zero Agnieszka rzuci welonem za siebie, przed siebie lub w bok. Zaczynamy. 10 9 8 7 6 5 i w drugą, w drugą. W twojej kieszeni nie ma węża, bo ma 4 3 2 1 0. Agnieszka tutaj pomoże teraz założyć ten oto welon. Zapraszam Cezarego na środek. I chwila dla fotoreporterów. Nowa para młoda, przyszła para młoda i stara para młoda również zapraszamy. Chodźcie, chodźcie, pamiątkowe zdjęcie. Typa. Mamy to? Mamy to. Dobra, no to tak. Sesję fotograficzną narzeczeńską już macie załatwioną. Pani fotograf, pan kamerzysta. Ale teraz jeszcze kurs pierwszego tańca. Także damy wam trzy propozycje do wyboru. Trzy propozycje na pierwszy taniec. Które sobie wybierzecie, to najpierw przećwiczcie wszystkie te trzy propozycje, które wam dajemy. Stwierdzicie, która jest dla was lepsza, która wam lepiej leży. Za chwileczkę, po 3 minutach mamy wszystko jasne. Po minucie każdy utwór. Zaczynamy. Thank you.